Komisja weryfikacyjna decydowała, czy oficerowie likwidowanych w USI nadają się do nowych służb. Ale materiały dla komisji weryfikacyjnej gromadziła komisja likwidacyjna, która inwentaryzowała cały majątek w USI. Z planu pracy, jaki sporządził Sławomir Cęckiewicz, wynika, że komisja inwentaryzowała nieruchomości, czyli na przykład mieszkania operacyjne, gdzie oficerowie spotykali się z informatorami. Komisja inwentaryzowała też fundusz operacyjny, innymi słowy pieniądze na akcje wywiadu lub kontrwywiadu. Albo inwentaryzowała ówczesne aktywa operacyjne, czyli dane agentów, których przed 2006 rokiem zidentyfikował polski kontrwywiad wojskowy. Lub agentów, których przed 2006 rokiem pozyskał polski wywiad wojskowy. Przypomnijmy, do tych wszystkich informacji miał dostęp Tomasz L., który dziś jest podejrzany o pracę dla Rosjan. Dotarliśmy też do kilku dokumentów, które opisują szczegółowe zadania Tomasza L. Miał na przykład przeprowadzić inwentaryzację spraw operacyjnych albo inwentaryzację akt osobowych pracowników i żołnierzy WSI. Teoretycznie inwentaryzacja prowadzona przez komisję likwidacyjną miała polegać na spisaniu danych, na segregacji materiałów, teoretycznie bez zaglądania do teczek. Procedura i dobre praktyki to było jedno, a rzeczywistość była inna. To znaczy? Ustnie mówiono, że żebyśmy szukali ciekawych rzeczy. I to było artykułowane? Tak. Z tym, że powtórzę, było to słownie, nie było to w żaden sposób udokumentowane. To słowa jednego z członków komisji likwidacyjnej. Chciał pozostać anonimowy, dlatego nie możemy pokazać okoliczności tego nagrania. Twierdzi, że wszyscy członkowie mieli dostęp do danych zgromadzonych na jedynym komputerze komisji likwidacyjnej. A materiały wywiadu i kontrwywiadu zgromadzone w teczkach były udostępniane członkom komisji i przeglądane przez nich często bez ewidencji. Czy teraz, kiedy sprawą zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, łatwo będzie dojść do tego, kto miał do czego dostęp, w jaki sposób te dokumenty były przeglądane, co było inwentaryzowane, czy mogło być coś wyniesione poza teren działalności komisji jednej lub drugiej? Z perspektywy czasu, oceniając to, uważam, że przy braku ścisłej ewidencji będzie to niemożliwe. Bo osoby, które miały dostęp, jeżeli nie chciały, nie zostawiały tak zwanego śladu, wpisując się, że miały dostęp do danych, dokumentów czy zasobu materiałów. Zapytam wprost, czy to był bałagan? Tak, to był bałagan przez duże B. Każdy mógł robić co chciał? Z członków komisji tak. Pozyskiwać informacje jakie chciał? Tak. I wynieść na zewnątrz? Tak. Co chciał? Co chciał. Tu należy dodać jeszcze, że jako członkowie komisji no, praktycznie nie podlegaliśmy żadnej kontroli. Żadnej kontroli. Czy ma pan obawę, że w trakcie prac komisji likwidacyjnej ktoś mógł wynosić materiały? Nie wiem, co ustalili śledczy. Także co ustalili. A to byłoby możliwe? Wszystko jest możliwe na tym świecie. Nie no, bo pytam o to dlatego, że pracowaliście z dokumentami, które nie były jawne. Tak. W dwóch lokalizacjach, jeden komputer dostępny dla wszystkich pracowników komisji likwidacyjnej. Czy możliwe, że ktoś wyciągnął jakiekolwiek informacje lub nawet dokumenty podczas pracy tej komisji? Pana wizja obcowania z materiałami niejawnymi no, jest bardzo naiwna, tak bym powiedział. Jest tysiąc sposobów wyjmowania materiałów niejawnych. Ale pan jak zna już tę sprawę, bo rozmawiamy pan czysto teoretycznie. Rozmawiamy teoretycznie. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale jak pan, bo wie pan, że jest śledztwo w tej sprawie. No bo prasa o tym pisała, że jest taki przypadek. No. Czyli pan się domyślił, że to ta osoba po prostu, tak? No proszę pana, jeśli prasa pisze o tym, że to jest Tomasz L., no to tak. Chyba się mogę domyślić. Sławomir Cęckiewicz musi wiedzieć, jakie znaczenie miały wszystkie dane i dokumenty, do których miał dostęp Tomasz L. Po raz kolejny, zaznaczmy, nie wiemy, czy wtedy pracował na rzecz rosyjskiego wywiadu. Taki zarzut usłyszał w marcu tego roku.